jeszcze jakieś pytania, uwagi? Wysoka Rado, ja pozwolę sobie też zabrać głos w tej sprawie, ponieważ bardzo doceniam inicjatywę młodych ludzi i wasze zaangażowanie, bo tutaj są przedstawiciele. Zapewne Robert Lewandowski jest ogromnym autorytetem, człowiekiem godnym zaufania, budzącym podziw, człowiekiem sukcesu i zawodowo, i prywatnie, i wzorem. W tej chwili zapewne służy jako wzór. Dla młodych, no myślę, że starsze pokolenie też nie ma powodu do tego, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości co do jego osoby. Natomiast mój niepokój budzi może nie tyle procedowanie, ale jawność informacji i przejrzystość działania. Ponieważ do dnia dzisiejszego w porządku obrad mieliśmy pisane na zawiadomieniach przekształcenia ulicy Świeczewskiego na ulicę Szkolną. Nie było takiego konkretnego przekazu dla mieszkańców ulicy Świeczewskiego, jaką ostateczną nazwę może przyjąć ta ulica. Część mieszkańców zgadza się z jedną propozycją, część mieszkańców z drugą. Ciężko jest wyważyć i dzisiaj sprawdzić, która z tych dwóch opcji stanowi większość. Ja myślę, że naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby łączyć i dbać o dobry wizerunek gminy. Bardzo bym prosiła, żeby mieć to na uwadze także w przyszłości. A młodych zachęcamy dalej do inicjatyw. Natomiast większych dyskusji też z organami, z radnymi, z różnymi organizacjami, bo wy jesteście przyszłością tej gminy i tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale czasami warto skorzystać też z doświadczenia starszych osób. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Jakby to było możliwe, to byśmy to pogodzili, tylko że jest taki stan, jaki jest i teraz wydzielenie tych działki trzeba było się zgłosić, bo to spółdzielnia, jako spółdzielnia, to wszyscy spółdzielcy są właścicielami. Natomiast organem jest tam, zdaje się, prezes. I teraz tak, do prezesa to trzeba było wystąpić, żeby tą drogę nazwać, wyciąć to geodezyjnie, nazwać ją na nowo i tak dalej. To w tym trybie tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast jeżeli państwo, bo gmina to są wszyscy mieszkańcy, jeżeli mieszkańcy mają taką wolę, jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, tak jak pan mówił, żeby wydzielić, zrobić to w jakiś inny sposób. Natomiast my to zrobimy tylko tak, jak nam to prawo pozwala na to. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie tego sfinansować, to nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. Natomiast możemy się przychylić absolutnie, tylko że nie w tym trybie i nie tak. Myśmy nad tym siedzieli naprawdę kupę czasu, żeby pogodzić jedną propozycję i drugą. Natomiast tego się prawnie nie da zrobić. Bardzo proszę, pani Elżbieta Kosowska. Ja chciałabym, żeby w naszej gminie była większa jednak aktywność mieszkańców, jeżeli przychodzi to zebrań jakichkolwiek, to przychodzą jednostki. I podejmują decyzje jednostki, a później jak jest większość, jest jakaś inicjatywa większości, wtedy dopiero zaczyna się jakiś rad. Także bardzo proszę o większą aktywność mieszkańców naszej gminy w zebraniach sołeckich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, pan radny. Ja też ubolewam nad tym, że sytuacja się rozwinęła z różnego powodu oczywiście, że przy tej okazji w sprawie dekonfesyjnej, przy zmianie tej nazwy Karola Świeczewskiego, mówi o nazwiskach, bo była pierwotna wersja, było mówione, że nazwisk nie będzie, że tak się stało, że żaden z mieszkańców, który jest służony na gminie czy na miasta, prawda, nie został objęty pod uwagę. To jest
jest raz. Druga kwestia, mimo wszystko, mimo wyczerpania wszystkich formalnych, prawnych, prawda, skutków, że jest to złożone w czasie konsultacji społecznych, tutaj ten wniosek, ja uważam, że widać to, że to nie jest tak, że się gdzieś tam słychać było, że mieszkańcy Komunikacji Polskiej chcą ulicy Lenowskiego. Mówmy sobie szczerze, to nie jest tak. To jest część mieszkańców. Część mieszkańców, tak to teraz wygląda, bo mamy jakiś następny, prawda, wniosek w tym momencie. Mamy wniosek. Ubolewam też nad tym, bo z jednej strony nie dziwię się, ale jestem, byłem zaskoczony tą taką medialną, tymi newsami medialnymi. To było naprawdę, nie wiem, czy ta informacja w sferze, w czasach internetu idzie tak szybko, że szanowni państwo, na drugi dzień po drugiej sesji 22 czerwca w Gazecie Wyborczej do Radu Katolickiego była obszerna informacja o ulicy Lenowskiego w Komunikacji Polskiej. To byłem zaskoczony. No ale takie są czasy widocznie, że tak informacja się rozchodzi i trzeba się z tym może pogodzić. Także ja uważam, że jeszcze raz mówię, że szkoda, że tak to wyszło, jak wyszło. I te racje są słuszne być może złożone tego wniosku do ulicy Lenowskiego, ale też słuszne są racje pozostałych mieszkańców, którzy chcą jak do dołączenia tej ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Drona. Państwo, już wtedy kilka długich wypowiedziałem się odnośnie tego, jakie jest moje zamierzenie w sprawie momencie głosowania. Natomiast teraz, przysłuchując się tej dyskusji i wniesieniom prasowym i całej dyskusji lokalnej, w ogóle lokalnej w tej kwestii, uważam, że my tutaj dzisiaj jesteśmy w stanie zadowolić jednych i drugich. Przepraszam, że tak mówię, jednych i drugich, ale tego jest trudne. Jesteśmy w stanie dzisiaj to załatwić. Nic złotówki nie będziemy musiał. Brawo! Ja się dziękuję, ja nie chcę oklasku, ale jesteśmy w stanie to dzisiaj zrobić, proszę państwa. Bo o cóż chodzi młodym ludziom? Głos ich szanuję. Uwielbiam Lewandowskiego. Ja sobie nawet wykupiłem pakiet w tej chwili, żeby dalej Bundesliga oglądać. Ale chodzi dalej, bo zmienią lokalę. Proszę państwa, o co chodzi? Chcemy mieć jak gdyby mocno wyartykułować osiągnięcia tego sportowca. Proszę państwa, ja już gdzieś w innym, powiedzmy, w innych rozmowach wypowiadałem moje zdanie. Moja propozycja jest taka, żeby rozważyć to jeszcze tutaj i dzisiaj. Skoro konsultacje odbywały się nad szkolną, to spotkanie dotyczyło się i tam została wyłoniona ta nazwa szkolna, z tego co pamiętam, tak było, to uszanujmy. Ale uszanujmy też wolę tych ludzi, klubu sportowego, czy tej szerszej grupy ludzi wokół tej inicjatywy. Mamy piękny nowy stadion. To będzie symbol. I dzisiaj wyjdźmy z ulicą szkolną i stadionem Lewandowskiego. Po jaką cholerę, przepraszam, żeśmy wychylili się i pisali do niego, czy chcesz ulicę. Tu żeśmy nie wypracowali stanowiska, tylko najpierw żeśmy napisali do niego. No oczywiście, że odpisał. I już zostawmy sobie każdy sobie, zostawmy sobie ocenę. Chcę ulicę. Ale nie wiem, jakby zareagowała, może chcesz stadion. Proszę zwrócić na to uwagę. Wszyscy będziemy, my w Wschodzie i wy, młodzi ludzie. I mieszkańcy, nie wiem, czy to jest droga wewnętrzna, czy to komuniści zawalili, czy my, którzy żeśmy rządzili jeszcze 4 lata temu, czy ktokolwiek. Ale widzicie to, że jest to możliwe? I nie traktujcie tego, bo może to będzie kamieniem, że zaproponował to problem. I to ktoś inny zaproponuje. W imię spokoju. Tak jest. Brawo. Naprawdę. Nie klaskajcie. Ja już wyrosłem z oklasków. Naprawdę zastanówcie się, dajmy sobie 15 minut przerwy, usiądźcie, przemyślcie. I to jest wszystko, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Nawiązując na tym, jest to jedna z propozycji, o której rozmawialiśmy wtedy w czerwcu. To niestety nie było konsultowane. Nazywania stadionu, konsultacja była na temat ulicy i wtedy też było zapytanie o ulicę, a nie o stadion. Więc dostaliśmy zgodę pana Lewandowskiego na ulicę, a stadion już nie. Nie pytaliśmy o ten stadion i te konsultacje zakończyły się niejednoznacznie. Czyli znowu prawnie nie mógłbym zaproponować dzisiaj nazywania stadionu. Być może zwyczajnie pan Lewandowski sobie tego stadionu nie życzy. Zaproponowaliśmy mu ulicę, bo tak sobie zażyczyli
mieszkańcy, ci młodzi ludzie chcą mieszkać przy tej ulicy. I to było wyraźne. Tak samo jak wyraźne było określenie pana Klichty, tutaj z grupą stowarzyszeniową, że chcą od tej ulicy mieć odnowę. Oni nie piszą o zmianie nazwy ulicy Świętczeskiego. Oni piszą o odcięciu tej ulicy od ulicy Świętczeskiego. Ale to jest to samo. Wie pan, to może, wie pan, pan był radnym i troszkę pan powinien wiedzieć, co to są konsultacje i terminy rozpoczęcia i zakończenia. Wie pan, myślę, że dzisiaj mówi pan, co my zrobimy. Nie my, tylko radni zrobią. Pan już nie jest radny. Także proszę na to zwrócić również uwagę. Jest pan też trybunem tutaj, więc bardzo bym prosił, bo w ogóle o proszenie o zajęcie głosu w dyskusji, a nie pokrzykiwanie z krzesła, ponieważ myślę, że pani przewodnicząca albo panu udzieli głosu, albo po prostu panu głosu nie udzieli. Zwyczajnie. Więc na dzień dzisiejszy to są propozycje, myślę, że radca prawny wyjaśnił w sposób zwyczajny i oczywisty i jedyny słuszny pod względem drogi prawnej. Procedura jest taka, inaczej będzie pan wojewoda, albo inaczej będą koszty, które poniosą mieszkańcy. Nie jesteśmy zwyczajnie w stanie tego zrobić. A co pan wojewoda zdecyduje, tego już nie wiemy. Jest dzisiaj propozycja w formie autopoprawki, którą zgłosiłem i ta propozycja brzmi jednoznacznie. Roberta Lewandowskiego. Tam siedzą młodzi ludzie i młodzi ludzie mają postawę obywatelską. I uważam, że na dzień dzisiejszy, jeżeli my będziemy im proponowali jakiekolwiek odejście od tego, co oni zaproponowali, to będziemy wpływali na ich zdanie. Oni mają prawo do swojego zdania, oni będą dłużej żyli przy tej ulicy niż nie jeden z nas. Na pewno niż pan Klichta. Proszę państwa, ja opuszczam do samej kontekstu, panie prawniku, a pan powinien podjąć stosowne działania. Po tym wypowiedzi. Młodzi ludzie, nie dajcie się manipulować. Uwierzcie staremu wrogu. Przepraszam bardzo, proszę ogłosić przerwę. To jest wniosek formalny. Panie burmistrzu, to jest po prostu hamstwo, co pan robi. Po prostu nazywam to hamstwem. Nie w stosunku do ludzi. Nie w stosunku do mojego kolegi, ale do osoby. To jest hamstwo. Proszę o tym napisać. Proszę bardzo ogłosić przerwę. Tak, szanowni państwo, wniosek formalny poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za 15-minutową przerwę? Przerwa. Co, nie ma przerwy? Nie. Nie ma przerwy. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Przerwa 15 minut.